Dobra, ciśniemy tutaj, moi drodzy, za chwileczkę może coś wyskoczyć, dlatego też... Na serio spadłem? Start mi już nie działa. Oh my god! On tu jest! Oh my god! Skaczący Janusz! To brat Talking Janusza! Juniorski Talking Janusz ma brata Skaczący Janusz. Uważaj, żebyś nie zrobił salta w studiu LOL. Dziękuję ci bardzo serdecznie. Bartek. Filip. Kamil Grzępa. Lolek Games. Mieczysław Menel. Kikis. Seba. Oraz Wiktoria Z. Za te 8 pięknych fanartów pozdrawiam! No a teraz wyślij koniecznie twój fanart na fanart.juniorski@gmail.com. No siemanko, sztuwanko, z tej strony Tomi and welcome back to Talking Janusz! To znaczy powrócimy do Talking Janusza, ale jak sami się dowiecie, on mi pokaże swojego brata. Jego brat jest mega dziwnym człowiekiem. Wygląda jak Baldi, by the way. W tej gierce jest tyle sekretów, co w Amandzie. Jak sami widzicie, w dzisiejszym odcinku będzie się mega dużo działo, zostańcie ze mną koniecznie do końca. Jeżeli chcecie więcej takich strasznych gierek, zostawcie koniecznie 2000 łapeczek w górę. Napisz koniecznie w komentarzu hashtag detektyw, a ja być może zaserduszkuję twój komentarz i pojawi on się na odcinku. Lecimy z syjem, bebe! To znowu ten kot! Juniorku, ja wiem, że ty masz 10 trucizn, ale ci pokażę mega fajną gierkę! Jaką gierkę? Bo ostatnio była jakaś mega dziwna. Czy ty wiesz, że ja mam brata, który nazywa się Skaczący Janusz? Skaczący Mogę Janusz? Mogę ci go pokazać, jest człowiekiem. Okej, no dobra, no to załączajmy tą gierkę. Nie, Juniorku, najpierw mnie przynajmniej umyj i muszę iść spać. Dobra, umyjecie, ale tutaj od razu ci wsadzam w oczy to mydło. I spokojnie go! Dobra, idziesz szybko spać, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. O, nie przestraszyłeś mnie? Nie, bo to się już robi nudne. Dobra, dobra. Dawaj do pokoju, gramy w gierkę. Okej, moi drodzy, odpalam teraz tutaj gierkę. Jak ona ciekawie wygląda. Gierka to jest, moi drodzy, horror. Nazywa się ona 98XX. Jest to zainfekowany system operacyjny typu Windows XP, jak sami widzicie. W ogóle dzisiaj jest 13 maja i to pasuje, jest godzina 1:56 i to też pasuje. Znaczy nie maja, tylko czerwca, przepraszam. Co my tutaj mamy? Start. Mamy tak, Jumpin' Julian, Surfur, Video Player Reset, Power Off. Jumpin' Julian, zagramy sobie może, moi drodzy, w Jumpin' Juliana, który może być straszny. Dreamworks Studios. Zobaczymy, muszę wam powiedzieć, czy tutaj w ogóle... A ja mogę to włączyć? Mogę. A mam... Czy możemy tutaj zmienić tapetę, czy coś takiego? Nie, dobra, załączam jeszcze raz tego Jumping Juliana. Kocham cię, Juniorku. Ja ciebie też kocham, ja ciebie też, ale nie Junior, mów, że masz ze mną... będziemy mieć dzieci. No powiedziała, że mam z nią dzieci! To nie jest prawda! Moi drodzy... Moi drodzy, ten gościu w ogóle przypomina mi też Baldiego i w ogóle powracając do Elzy, ponieważ Szrekol jest gdzieś tam ten połamany. Piszcie koniecznie, co chcecie, aby Elza mówiła na odcinku i co tydzień wybieramy najśmieszniejszy, najfajniejszy tekst i on się pojawia po prostu później u mnie na odcinkach. Jumping Juan, moi drodzy, jest to Talking Juan, czyli Talking Tom, czyli Janusz, Talking Janusz, play. Hello there. Okej, no ja też się bardzo cieszę, że chcesz ze mną pograć. Use the arrow keys and space bar to help me wait on the top. Okej, dobra, no nie będzie to aż takie ciężkie, ponieważ jak sami widzicie, podskakujemy tutaj jako ten gościu. W ogóle, generalnie to mi się wydaje, że ta gierka została stworzona przez AI, czyli przez... Dlaczego tam spadłem? Czyli przez sztuczną inteligencję. Znaczy, były tutaj oczywiście wymagane jakieś umiejętności twórcy, aby tą gierkę stworzył, ale generalnie to ona została tak jakby w większości stworzona przez sztuczną inteligencję. Dobra. Okej, czyli to wygląda dosyć na ciężkie, ale może się po prostu uda. Dobra, skaczemy tutaj cyk, proszę bardzo. Następnie tu, no i przechodzimy do kolejnego pola. Udało nam się przejść. Moi drodzy, ja czekam cały czas na to, aż nam nasz komputer zostanie zainfekowany. To wygląda na mega challenging, ale najprawdopodobniej uda mi się to przeskoczyć. No my, grając dużo w Robloxa, obi, nie uda nam się tego przeskoczyć? Oczywiście, że uda nam się to przeskoczyć. Dobra, ciśniemy tutaj, moi drodzy, za chwileczkę może coś wyskoczyć, dlatego też... Na serio spadłem? Dobra, lecimy, jesteśmy już przy tej chorągiewce, uda... Ja wiedziałem... System error. A fatal exception has occurred at... This was called from... It may be possible to continue normally. Press any key to attempt to continue. Naciskam, moi drodzy, kolejny przycisk, aby po prostu mój komputer się zrestartował, albo po prostu, żeby zaczął działać dalej. No jak sami widzicie, musimy się na nowo zalogować. Tutaj nam pasek cały czas tak mruga, pokazuje nam, że się tutaj Windows ładuje.
I klikamy oczywiście na login, czyli zrestartowaliśmy swój komputer. To jest w ogóle komputer z 96-98. No siemanko, jesteśmy. Wszystko się wydaje, że jest normalne, tak jak miało to być. Start mi już nie działa. Oh my god! On tu jest! Co ty tu robisz? Jakim cudem on wyszedł z gry? Siema. No mamy jakiś tutaj problem. Okej, czyli naprawiłem gierkę i ona będzie teraz o wiele lepsza. Czyli mogę kliknąć tutaj po prostu Jumping Mana. Nic nie mogę, moi drodzy, kliknąć. Nic tutaj nie działa. On sobie po prostu tutaj spaceruje. Muszę się czegoś zapytać. Czy wierzysz w życie pozaśmiertne? Ja cały czas o tym myślę. Okej, zagramy w gierkę. Mamy nową grę. Moi drodzy, może to być już ona taka a la exe, że coś po prostu tutaj będzie nie tak. Jak sami widzicie, wybiła nawet teraz godzina 13 czerwca. Na razie jest wszystko okej. Okay. Brand new challenge! O, co się stanie, jak ja w to wejdę? No dobra, ale takim sposobem zniknę te dwa kolce i one gdzieś tutaj teraz spadną. Drugi spadnie tu. No i możemy cisnąć, tak? O nie. To gdzieś tam do góry poleciało, to we mnie, to mnie walnie, prawda? Nie, nie walnęło mnie, także jest spoko. Moi drodzy, udało nam się przejść pierwszy level. Dobra, lecimy drugi level, musimy uważać, ponieważ tutaj już są trzy kule, ale teraz najprawdopodobniej... Udało mi się przeskoczyć, jest! Za pierwszym praktycznie razem udało nam się to przeskoczyć. Oh my god. Ale to zaczyna być ciężkie, czekajcie, bo ja muszę jakoś tak fajnie przeskoczyć. Oh my god! Oh my god, jak... Dlaczego... Czekaj, bo coś tutaj nie działa. Dobra, jakimś cudem się udało. Jesteśmy tu. I teraz, moi drodzy, muszę się mega skupić, ponieważ musimy to... Dlaczego spadłem? Teraz, patrz! Jest! Znowu koniec, wywaliło system error. Dobra, press any key to continue. Naciskamy, moi drodzy, nasz komputer zostanie zrestartowany. Co prawda nie da się przejść do czwartego poziomu. Nie wiemy też w sumie dlaczego. Jestem ciekawy, kto mi teraz tutaj wyskoczy. Czy może będzie to Bali, czy może to będzie Granny. Nie wiem, zobaczymy. Welcome! Okej. Nie no, naprawdę on ściągnął nazwę mojego użytkownika z komputera? Niech będzie. Już teraz się zaczyna robić mega creepy. Dobra, czy ja mogę też odpalić? Error. Error. A mogę otworzyć... Jumping Juan też nie działa. Co? Kto to był? Co się dzieje? Oh my god! Ja się tego boję. O nie. Ale mnie ciary przechodzą. Co on teraz powiedział? Czy wierzysz? Musisz umrzeć, musisz umrzeć, musisz umrzeć. Dlaczego? Oh my god! Your PC ran into a problem and needs to restart. We're just collecting some error infos and they will restart. On się uśmiechnął teraz, dlaczego? Gramy od początku teraz, czy co się teraz dzieje? Wydaje mi się, że zdobyliśmy pierwszy, chyba tak mi się wydaje. Widzicie, ending zdobyliśmy pierwszy. Co my tutaj w ogóle mamy? Vid player, you have no videos installed. Surfur. Surf the web in style. Razi.com. Czy to naprawdę jest jakaś przeglądarka internetowa? Razi.com. Bob Charter. There is no limit to the imagination. Razi ENC. The human brain has found coś tam, coś tam, coś tam. Niczego tu nie ma ciekawego, nie mogę tutaj szukać żadnych sekretów, tak jak miało to miejsce właśnie w Welcome to the Game. Także nic tutaj na razie nie działa i pamiętajcie, że w ogóle mogę wrócić tutaj. Ciekawe, czy mogę wpisać na przykład juniorski. Error, naprawdę? Widzicie, bo ja szukam tutaj tak jak miało to miejsce w Welcome to the Game, gdzie szukamy jakichś przycisków, które mogą nas przenieść do Dark Webu, bądź też Deep Webu, ale jak sami widzicie, tutaj niczego nie ma. Więc wejdziemy też na ostatnią stronę worldarticles.com, to się teraz nazywa. 1998, oni tutaj grają w tego Talking Juana, czy też Jumping Juana. Widzicie? O, tu coś jest. To keep trying until they
Ej, tu jest jakiś kod, zobaczcie. 8, 9, więc najprawdopodobniej tutaj będą jakieś kody, tylko muszę przeczytać dokładnie jeszcze poprzednie strony. Dobra, mamy to. Widzę tutaj pierwszą cyfrę, 1, więc ja odpalam swój notatnik i wpisujemy 1. Ale czekaj, bo to trzeba chyba jakoś inaczej zapisać, bo tu jest, ja już widzę tutaj kolejną trójkę, czy to jest po prostu 1, 2, 3, ale 1 to tak jakby pisze it all comes down to the innovate coś tam. No to może wpiszemy po prostu it. Dwójka to jest KE? Może to będzie jakiś kod IT, KE? Następnie mamy 3. Tutaj mamy trójkę, widzicie? Helped. Czyli, no nie wiem, no wpiszemy IT. Nie wiem, może T? I wydaje mi się, że możemy polecieć sobie na kolejną stronę, gdzie mamy tutaj czwórkę. Tutaj mamy piątkę. Ty, ale to będą chyba literki. Chyba? I spójrzcie, tutaj mamy 7, popularity. Nie wiem, czy ten kod jest dobry, ale wydaje mi się, że musimy po prostu podstawiać literki. Czyli na przykład tutaj jest 1, to jest I, 2 to jest L i mamy kod. Ile, il, bl, lep. Ale nie wiem, nie wiem jeszcze, gdzie go wpisać. Może po prostu tutaj. Ile, il, bl, lep. No to nie działa. Zobaczymy, co tutaj jeszcze mamy. Mamy Pixel Painta. Gdzie tutaj możemy sobie po prostu porysować, co tylko byśmy chcieli. I mamy też puzzle patterns. Match all of the shape patterns. To jest kółko krzyżyk. Czekajcie, ile my tutaj mamy tych rzeczy? Mamy tak, mamy kółko, kwadrat, rąb i trójkąt chyba tylko? No jeżeli wejdziemy do Jumping Juliana, no to znowu się pojawi ta sama w sumie gierka i możemy po prostu kliknąć play. Czyli to działa tak jakby od początku. A co się stanie, gdy ja dojdę do pierwszej chorągiewki, uda nam się to przejść i wtedy po prostu tą gierkę wyłączymy. I czy teraz coś się stało innego, nowego? No chyba, że my musimy tutaj wpisać it, a like, helped, did, could, ability, popularity, beat, search. Error. Gdy wejdziemy z powrotem do Talking Juana, bądź też Jumping Juana, czyli skaczącego Janusza, to ja kliknę sobie tutaj play i znowu gramy od nowa. No co jest grane? Ej, ja to mogę kliknąć! 2. Gdzie była trójka? 3. Homepage. Lecimy dalej, moi drodzy, to chyba zadziała. 4. Następnie tu jest 5. Później mamy... Gdzie była szóstka? Gdzie... Oh my god! To zadziałało! The mysterious disappearance of Jason Storm from Razzie ENC. Czyli ktoś tutaj zaginął, ten gościu. O, mamy kolejne klikalki, zobaczcie. When he failed to return, his colleagues raised the alarm and a search was launched. Czyli po prostu szedł do pracy i on po prostu zaginął. I mamy tutaj znowu jedynka. Tu jest dwójka. Co się dzieje? Co się dzieje? Nie rób mi takich rzeczy, ja się tego mega boję teraz, no nie rób takich rzeczy, proszę, ja się boję, że on tutaj za chwileczkę te oczy zmieni. Ja nie chcę już w tą gierkę grać. Ono mnie straszy i to tak konkretnie, no. Janusz! Co to było? Bo ja miałem słuchawki ściągnięte. Janusz, bo ja się tej gierki mega boję. Oh my god! Nienawidzę tego. Mamy kolejne, raz. Dwa. Trzy. Kolejna strona. Nie pukaj do mnie. The Rise and Fall of Jumping Julian. A cautionary tale of game development. In the world of video games, success can be fleeting. Czy tutaj znowu są jakieś klikałki? Coś musimy docisnąć, nacisnąć. Tutaj jest znowu jedynka, widzę. Dobra, generalnie tutaj chodzi o to, że Talking Juan bądź też Jumping Juan, czyli Jumping Julian, czyli Jumping Janusz, to gierka, która odniosła sukces, ale też szybko spadła i później Storm napisał jakąś recenzję na temat tej gierki i to się nie spodobało. Twórcy tej gry, czyli John Mookford i najprawdopodobniej przez niego Jason Storm zniknął. I mamy tutaj, moi drodzy, kolejne klikalne cyfry, tylko czekajcie, tu jest 1. Tu jest 2 i trójka jest gdzieś tu, dokładnie. Mamy kolejną stronę, oh my god. The suicide outbreak at Razzie ENC. Boję się tego. Tej strony się już boję. Bardzo! Nienawidzę tego. Bo ja się ja myślę, że cały czas tutaj Kinga chce wejść, albo Lara, albo tutaj... Ta ze mną gra cały czas, nie? Kocham cię, juniorku. Ja ciebie też kocham. Bardzo dużo osób popełniło samobójstwo, gdy grało grę w Jumping Janusz. Czekajcie, tu już widzę. 1, 2, 3. Dobra, mamy kolejną stronę.
Razzy Incident shuts down after suicide incident. No, że jeżeli tutaj się zamyka. Raz, dwa, trzy. Oh my god. Downloading video! Ściągamy, moi drodzy, jakieś wideo. Sukces. I co teraz? Video player. Oh my god! Czekaj, jakiś kod. Kod QR. Boję się tego i to tak konkretnie. Cicho tam być. Czekaj, muszę wziąć tą myszkę. Nie rób takich rzeczy. Co my tutaj mamy ciekawego? MeQR.com. Co to tutaj jest, moi drodzy? To zadziałało. You successfully scan QR code. Hello. Verify your account. Mobilna aktywacja? Patrzcie, co się teraz tutaj w ogóle dzieje. Jakieś mega dziwne rzeczy. Trwa połączenie szybkie. Kontynuuj. Załóż darmowe konto. Ale po co mam tutaj zakładać konto? No ale czekaj, co ja mogę... Bo mamy tak, no spójrzcie, ja to niby zeskanuję i mi wyskakuje, że mogę pominąć reklamę. Keep advertisement i mamy... Coś się ściąga teraz z Mega N... Okej. Download. Open file. Moi drodzy, ściąga mi się coś takiego. Wydaje mi się, że to... Nie wiem, czy wy to widzicie teraz, ponieważ ostrość chyba nie działa, ale ściągają mi się właśnie takie jakieś dziwne rzeczy, jakieś dziwne cyferki i najprawdopodobniej jest to również jakiś kod. Ja sobie to po prostu skopiuję i wklejmy to do mojego notatnika. Wygląda to następująco. A co jeżeli ja wpiszę sobie ten tekst tutaj? Convert hexadecimal to text. Okej, więc wpisujemy tak. Mamy jakiś tekst. I wander in darkness, but never in light. Ja sobie to może teraz też skopiuję od razu po polsku. Wędruję w ciemności, ale nigdy w świetle. Dostaję się do ich głów i żywię się ich złością. Chcesz mnie znaleźć? Wiem, że tak. Poszukaj tych miejsc i rozejrzyj się bardzo uważnie. O nie, nie gadaj, że muszę wejść teraz na tą stronę. Oh my god, czy ja naprawdę będę musiał tutaj grać w jakieś inne gierki w tego twórcy? To jest w ogóle Peach. Zobaczcie, no przecież to jest Peach z Mario. Następnie mamy drugą gierkę, Dziadek do Orzechów? Nie, czekaj, bo ja muszę teraz tutaj sobie stąd skopiować. Night of Nutcracker. I ostatnia strona jest na Steamie, nazywa się Brig Addon, Jackson Game Studios. Czy my musimy naprawdę grać w te kolejne trzy gry? Bez kitu, ja sobie to wszystko zapisuję w OneNote. I generalnie jak wejdziemy jeszcze raz do tej gierki, to tutaj był taki pip, 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 pip. I wydaje mi się, że to jest jakiś kod Morsa, coś takiego, ale nie jestem pewien. Mogę to już zamknąć? Możemy, dobra. Vid player. No tutaj znowu się to pojawia i mamy tutaj, widzicie, pip, pip. Pip, pip. To też coś będzie miało jakiś związek. To jest na bank też jakiś kod Morsa. Więc moi drodzy, jeżeli znacie kod Morsa, dajcie znać koniecznie w komentarzu, co on mi tutaj próbuje przekazać, bo ja nie mam żadnego pojęcia. No dobra, czy my możemy tutaj coś jeszcze innego zrobić? Mamy tak, restart computer. Mamy power off. I co to oznacza? Nic się nie dzieje. Power off. Nic się kompletnie nie dzieje. A reset mogę kliknąć? Też się nic nie dzieje. Tutaj coś jest. Do not download before it's too late. Too late for us. Nie ściągaj tego, zanim będzie za późno. Mamy, moi drodzy, tutaj też jakiś trailer, którego chętnie bym sobie zobaczył. I wygląda on następująco. 22.19.27. Zobaczcie w ogóle, że oni tutaj pracują chyba nad tą gierką, bądź też pracują na tym komputerze. 98XX. Okej, okay. Ty, moi drodzy, to jest kolejna gierka typu Amanda. Co tam było napisane? Czekaj, bo coś tam pisało, patrz. Get out. Ucieknij stąd. Czekaj, on... Okej, zrobił jakiś uśmieszek na bank. Mamy myszkę, mamy... Jakieś dziecko, co wchodzi do domu z powrotem. Odpala od razu kompa, bądź też przychodzi do niego i będzie grał na tym kompie. Gramy w Jumping Juliana. Tutaj w ogóle jest zasłonięta data, widzicie? Oni to chyba specjalnie zrobili. Następnie mamy Match All Shade Patterns. Nie wiem, czy to też ma jakieś znaczenie. Ja sobie to w ogóle zapiszę. Siemanko, nazywam się Julian. Znowu tam był jakiś napis, czekajcie. It's too late for us. Już jest dla nas za późno. Okej. No muszę ci powiedzieć, że na razie call 88456 Mirez. To sobie też wolę zapisać, żebyśmy mieli później możliwość też otwarcia kolejnej strony możliwe. Tam znowu był jakiś napis, ja to widziałem. Czekaj. Ty mi nie uciekniesz. You must die. Musisz umrzeć. Dlaczego? Tam chyba więcej tekstów się pojawia. Tutaj też coś wyskakuje.
Tam też coś mega szybko wyskoczyło, ale to było za szybko. To tylko i wyłącznie jedna klatka wyskakuje. Ja bym musiał to może ogarnąć do swojego programu do montażu. No jak sami widzicie, tutaj nic ciekawego nie ma. To jest w ogóle, patrzcie, 10 maj, bo u nich jest inaczej, prawda? No tutaj nic nowego nie ma. Tu jest w ogóle też jakiś shape, match all shapes, help. Może wpisać help? Patrzcie, wchodzimy do Pixel Painta, oni użyli tej farby i zrobili coś takiego. Może za szeroki jest ten uśmiech? Nic nie, ale mi ciarki przychodzą. I oni też tutaj wpisali, po prostu napisali help. Help. I wykrzyknik, prawda? Nic nie ma. Jak, podobało ci się? No w sumie mi się podobało, ale gierka ma mega dużo sekretów, jak Amanda. Komentarze dnia, komentujcie koniecznie moje filmy. Najśmieszniejszy, najfajniejszy pojawi się na odcinku. Lista wspierających, dziękuję, jesteście po prostu mega. Pozdrawiam, widzimy się na następnym filmie. Na razie, dzięki, Grzesiu.